Witam serdecznie w wideoporadniku do gry Torchlight 2. Postaram się Wam dzisiaj pokazać, jak grać w Torchlight 2 w sieci LAN. Znowu mi się nadłączył, dziękuję. Zacznijmy może od początku, czyli od tworzenia nowej gry. To jest dla osób, które pierwszy raz uruchamiają Torchlight. Jak widzicie, tu jest wybór postaci. Musiałem wyłączyć dźwięki, bo niestety Fraps miał problem, albo mikrofon, albo dźwięki z gry, więc dźwięki są chwilowo wyłączone. Berserk. Dobrze, niech będzie Berserk. Zobaczymy, jak wygląda. OK. Nazwa. Ptaka. Wybierzemy sobie, niech będzie ptak. Może być i profesor. Poziom trudności. I w tym momencie mam do wyboru internet LAN. Jak widzicie, mam możliwość grania w sieci internet, ale to jest mało istotne. Po wybraniu poziomu trudności wybieramy sobie LAN. Grałem ostatnio, właściwie to skończyłem niedawno grać przez Evolve. Problem w tym, że większość osób, z którymi grałem, VPN działa w tle, z którymi grałem, pochodzi z innych krajów i poszli już z reguły spać. Gra była tak fenomenalnie nam się grała, że naprawdę zapomniałem nagrać gameplaya. Oczywiście się zgodzili bez problemu. Ale po prostu zapomniałem nagrać gameplaya i jestem zmuszony używać tungla. Co za tym stoi? Że 90% osób używa pirata. Z tym się przekonałem o tym wielokrotnie. Używa pirackiej wersji gry, co z tym idzie. Nie mają najnowszej wersji gry. I to by było na tyle już dzisiaj. Nie wiedzieć czemu gra po prostu tak działa poprzez tungle. Nie chcę po prostu grać poprawnie poprzez tungle, nie wiedzieć czemu. To jest nie wiedzieć czemu, pewnie już pełno nie. Spróbujemy tutaj, zobaczymy. Nie wiadomo. Tutaj nie idzie się dołączyć. Spróbujemy tu się dołączyć. Niestety naprawdę mam wielkie problemy z graniem poprzez tungle. I właśnie ze znajomymi też. Mieliśmy całkiem fajną ekipę 5 osób. Mieliśmy niebywałe problemy grania przez tungle. Bez względu na to, kto by nie stawiał serwer. Nieprawdopodobnie. Podejrzewam, że rozwiązaniem, jak widać ilość klatek spada, bo Fraps nagrywa. Podejrzewam, że rozwiązaniem byłoby utworzenie własnej prywatnej sieci w tungle i poprzez tą sieć grać właśnie. Nie poprzez sieć utworzoną, bo te są zapełnione i może to jest winą właśnie, że nie możemy grać w sieci LAN. Chciałbym tutaj kogoś zabić, może coś mi się uda kogoś zabić. A czemu tego ty bijesz mojego ptaszka? Nie było, jak już powiedziałem, najmniejszych problemów grania przez Evolve. Próbowaliśmy także przez Hamachi, VPN. Tungle po prostu jest obłęd. Naprawdę niebywale ciężko dołączyć do utworzonej przez... Ale mówię, graliśmy tylko i wyłącznie na sieciach utworzonych przez tungle, sieciach dedykowanych tungle, nie w sieciach prywatnych, więc może jeśli ktoś mógłby to sprawdzić, to prosiłbym dać znać. Nie potrafię berserkiem grać. To prosiłbym o zweryfikowanie, czy w sieci prywatnej w tungle granie jest łatwiejsze, bo tak jak mówię, fakt faktem, że szybciej wyszukuje, jest o wiele więcej serwerów w sieci tungle, w dedykowanych sieciach jak w prywatnych. Niemniej jednak problem w tym właśnie, że ciężko się dołączyć. Trollostwo ROX. Niestety troli od zatrzęsienia. Może coś wybierzemy, co to jest. Jakie to ma? Fajnie, założymy sobie mieczyk. Będziemy scyzorykiem bić. Strasznie dużo troli jest. To jest po prostu obłęd. Ciężko znaleźć dobrą ekipę, dlatego właśnie proponuję
spróbować grać na sieciach prywatnych. Może wtedy nie będziecie mieli takich problemów, jak ja miałem ze znajomymi ostatnio właśnie. Całkiem fajnie bije. Może następnym razem zagram berserkiem. Może właśnie będziecie mieli łatwiej. Także mówię, mi osobiście, nam osobiście, Tungle nie pozwoliło bawić się tak, jakbyśmy to chcieli. Dlatego jeśli ktoś miałby, może teraz wyjdziemy. Gdzie on jest? To social option. Może mógł nawet kick, ciekawe. To on jest właścicielem serwera. Wyjdziemy. Także, jak już powiedziałem, chciałem powiedzieć, że nie polecam tą grę, jednak to jest wasz wybór. Mówię, gry gracie bez problemu poprzez Hamachi, poprzez VPN, poprzez Evolve, w Tungle, w sieciach dedykowanych. Jest niestety problem wyboru samego inżyniera. Niestety miałem postać na 46 poziomie i pewnego dnia Steam się wykrzaczył i co za tym idzie, nie wysłał mi postępu do Steam Cloud. A to oznacza utratę niestety connection failed. A to niestety oznacza utratę postaci. Musiałem założyć na nowo. Właśnie wbiłem przez kilkanaście, łącznie przez kilkanaście godzin. Spróbujmy w takim razie może for Russian people. Raczej nie, thank you. Spróbujmy tutaj dołączyć. No, dołączymy się, super. Także chyba tyle. Wiecie, jak tworzyć postać. Opcja load służy do wybierania już utworzonych postaci, jeśli jakieś macie. Resume to jest po prostu wznawianie gry z ostatnią graną postacią. Czego byście nie wybrali, to jest po prostu ostatnio grana postać. Ilość klatek po prostu przeraża we frapsie. Ja by ktoś znał inny program do nagrywania, proszę mi dać znać, bo niestety fraps, jak widać, jest obłęd. A ciężko znaleźć coś dobrego, co po prostu nagrywa, bo próbowałem dwa inne programy, nagrywały mi tylko czarny ekran i dźwięk obrazu zero. Bardzo fajnie, prawda? Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy w Torchlight. Używam najnowszej cały czas wersji, czy pod Steamsem aktualizuję. Więc złapcie mnie poprzez namiary na mojego bloga, na moim blogu. Najczęściej, najprawdopodobniej na weekend. Możecie mnie złapać. A, bum. A czemu takie coś? Proszę, ja tu miałem taką broń takiego gana. Oj, jaki pogląd klatek. Flaps, dziękuję. Super, tak. Fajnie, po prostu kapitalnie. Jak ja się cieszę, że mi pogląd klatek zrobił flaps. No, mam mojego gana. Strasznie, także... Nie chcę tego czaru na Boga. Mam nadzieję, że się spotkamy na Torchlight. No, jasne, a nie to. No to jest po prostu niestety, jak widzicie, fraps szaleje i pokazuje, co potrafi. Jak grałem doskonale bez zaciachu, przyszło do nagrywania, bum. Nie nagrasz sobie filmu. Tak stara się powiedzieć chyba fraps. Jak już powiedziałem, złapcie mnie, jak chcecie zagrać wspólną partykę Torchlight. Numery na macie na moim blogu. To chyba wszystko. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak. Jak już prosiłem, sprawdźcie, czy możecie, czy łatwiej jest grać.